Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie arena prób, jeżeli chodzi o nową postać, czyli Alnę. W ankiecie wygrała opcja z gotowymi formacjami, także będę używał gotowych formacji już sprawdzonych przeze mnie. Także w pierwszej walce będzie Alna, Rowan, Safia, Daemon i Sylas. Zaczynamy od lewej strony, od dołu, później przejdziemy na prawą stronę, również od dołu. Generalnie, no myślę, że Alna była troszkę trudniejsza od Mortasa. Kilka walk sprawiło mi jednak troszkę problemów. Ale ostatecznie dało radę dosyć szybko się z tym wszystkim uporać. Także mogę podzielić się gotowymi formacjami. Nagrody już zebrałem wcześniej, żeby nie przedłużać. Także w drugiej walce mamy Alnę, Rowana, następnie Atalię, Safię oraz Daemona. Także to będzie ta druga formacja. A jeżeli chodzi o formę, w jakiej będę nagrywał, no to tak jak mówiłem, no w ankiecie większością wygrała ta opcja, więc oczywiście się do tego zastosuję. To wy to oglądacie w sumie, nie ja, więc chcę, żeby wam było jak najprzyjemniej to oglądać. Tutaj mamy Alnę, Antandrę, Wukonga, Daemona oraz Zolrata. Często widzę, że występuje Kazard i nie zawsze jak jest się z nim uporać. Tak jak tutaj niestety zdążył rzucić Ultimate'a, jednak ostatecznie nie wpłynie to w żaden sposób na wynik ostateczny. Niektóre walki są troszkę dłuższe, no ale na to niestety już nic nie poradzimy. Oczywiście niektóre postacie będą tam sobie ginęły w trakcie. Ale tak jak widać, ostatecznie bez większych problemów udaje się to wszystko załatwić. Także w walce numer 4 zachodzi w sumie tylko jedna zmiana. Badajemy Artura zamiast Antandry. Zdecydowanie te walki są troszkę dłuższe niż przy Mortasie. Daemon właśnie w kilku walkach ginie zawsze. Ale co zrobi, to zrobi. Spore obrażenia na pewno. Tak dla sprawdzenia, no coś tam zrobił powiedzmy. Także jeżeli chodzi o następną walkę, tutaj jest znowu tylko jeden myk. Zamiast Artura dajemy po raz kolejny Antandrę. Także będą się te dwie postacie czasami wymieniały. W sumie tylko w tym momencie. Jak widać, niestety Daemon znowu został poświęcony dla dobra drużyny. No i tutaj niestety ten Zolrat będzie cofał czas, ale ostatecznie zwycięstwo będzie po naszej stronie. I co ciekawe, nawet po tym cofnięciu czasu nikt mi nie zginął. Więc to jest też dosyć ciekawe zjawisko. Także jeżeli chodzi o walkę numer 6, to mamy tutaj Alnę, Zafraela, Eziza, następnie Oskara i Tidusa. I lecimy. Oskar jest tutaj oczywiście po to, żeby wykopać tą Atalię wredną, co nam się rzuca na naszego Eziza. Wbrew pozorom całkiem dobra postać, jeżeli chodzi o takie właśnie wkurzające postacie. Następnie udajemy się na dół i zaczniemy sobie tak samo od dołu. I mamy tutaj Alnę, Mezota, Rowana, Antandrę. Jaką Antandrę, co ja gadam? Atalię i Daemona. Sam się gubię w swojej spisce znowu.
No ale do tego już jesteście pewnie przyzwyczajeni. Także kolejna w miarę łatwa walka. I możemy lecieć dalej. Także tutaj drużynka będzie ta sama, z tym, że zachodzi mała zmiana. Daemona dajemy do góry i w sumie to jest cała zmiana. Przypominam, że to nie są jedyne formacje, którymi da się to zrobić. Po internecie krąży wiele różnych formacji poradnikowych, ale no ja robiłem to swoimi. Postarałem się jak mogłem. Jak widać, rezultaty są całkiem zadowalające. Także tutaj Tassi troszkę przedłuża niestety walkę, ale ostatecznie ona polegnie. Dobra, także jeszcze parę walk nam zostało, dokładnie 4. Udajemy się do walki numer 9, a w walce numer 9 używamy po raz pierwszy Nialny na pierwszym miejscu. Następnie dajemy Daemona tutaj, Aeron oraz Rosaline. To jest jedyna walka, w której użyłem Wukonga na pierwszym miejscu. Zazwyczaj to Alna stała na pierwszym miejscu. I w sumie wreszcie walk już do końca będzie Alna. Aeron jest tutaj tylko w sumie po to, żeby przyciągnąć i umożliwić no dosyć szybkie rozprawienie się z przeciwnikiem. Dobra, walka numer 10. To będzie Alna. Następnie Toran, Zafrael, Skriat oraz Tidus. Tutaj też praktycznie flora od razu na samym początku spada na dół. Nie ma tutaj absolutnie nic do powiedzenia. Walka numer 11. Wygląda w ten sposób, że Alna, Aziz, Zafrael, Skriat oraz Oskar. Oskar jest oczywiście tutaj po to, żeby tym razem sprzedać kopa Cecilii. I ostatnia walka, o dziwo, była tym razem najłatwiejsza. Znaczy to też zależy, jak na to spojrzeć, bo zależy też od tego, kto gdzie zacznie. U mnie akurat ta była ostatnia. W każdym razie była najłatwiejsza zdecydowanie, co zaraz zobaczycie. No i walka numer 12, czyli jest Alna, następnie Zafrael, Aziz, Skriat i na dole Tidus, żeby po prostu zniszczyć tą Gwinet jak najszybciej, co zresztą się udaje. Także jak Gwinnett już zginęła, to nie ma absolutnie żadnej mowy o przegranej. Także zdecydowanie najłatwiejsza walka, co zresztą widać. No i co? W tym momencie odblokowuje się nam główna skrzynia z nagrodą. Możemy sobie ją zebrać. Ja oczywiście już to zrobiłem wcześniej. Także mamy ukończone wszystko. 1 na 1, 12 na 12. No i to by było na tyle, nie? Taki tryb robienia areny prób sobie wybraliście, więc taki od tej pory będę stosował. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam oczywiście ukończenia. Żadnych problemów typu tych, co były z Pipą, że twórcy coś tam pozmieniali i nagle się okazało, że połowa formacji nie działała. Życzę Wam przy okazji miłego, przyjemnego dnia oraz tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.